Dobra, słuchajcie, zaczynamy nowy odcinek, już nie nagrywałem samego początku, tylko już właśnie w tym momencie wjeżdżamy na kemping, bo odcinek dzisiaj będzie z kempingiem. Moim zdaniem jest tu bardzo fajnie, bajecznie. Jesteśmy w miejscowości Skorochów, ośrodek rekreacji w Skorochowie. Telefon, wszystko, może ja tu podjadę, zobaczycie. Czyli tak o, jest tu plaża, pole namiotowe i karawaningowe, domki kempingowe i pokoje gościnne, wypożyczalnie sprzętu, gastronomia. No, plaża mała, obok jest super las sosnowy. Jest sklep spożywczy na miejscu. Tu w dół, jakby się zjechało na lewo, no to jest nawet policja, także jest bezpiecznie. Jest dużo miejsc, alejek do spacerowania z wózkiem. Jest plac zabaw, sanitariaty, wszystko. Pokoje o różnym standardzie, domki, niedomki, apartamenty. Ja osobiście jestem zachwycony. Byłem kiedyś na Turawie, ale takiego wrażenia Turawa na przykład na mnie nie zrobiła. Super, soczysta zieleń, wczesna wiosna, 8 maja. Powiem wam, podjarany jestem już nawet chyba, nie wiem, jak ukleję złowie, to starszy mi chyba. Zobaczcie. Takie zejście jak nad morzem. O. I tam. Powiem wam takie coś, że jest tu tak fest, że dzisiaj nie będę łowił. O. No, domek holenderski. Jest zbyt fajnie, zbyt dużo do poznania. Super ścieżka taka turystyczna wokół całego jeziora. W ogóle nie widać, bo tu jest dużo drzew. Super, soczysta zieleń. Jutro będę łowił na grubo. Najwyżej chłopakom powiem, że no niestety, ale nie przyjadę, bo zostaję tu trochę dłużej. I zrobię relację wędkarską jutro, ale dzisiaj jeździmy i spędzamy razem czas z rodziną, elegancko. Prawda? Tak. Jest fajnie. No zobaczcie, tutaj osiedle w ogóle przyczepkowe takie. Typowo. Nad samym brzegiem jeziora. Trochę jak w Miotkowie. Co młoda? Karawaning? No. Będzie spoko, nie? Zeszliśmy sobie koło osiedla przyczepek i tutaj zobaczcie już taka fajna plaża, marina, przystań ogólnie łódki policyjne i inne też prywatne. Jest jeszcze tutaj Wojewódzkie Centrum Szkolenia Ratownictwa Wodnego, by inni mogli żyć. Jachciki takie, na takich przyczepkach, wyciągnięte na brzeg. Pewnie jak ktoś chce przyjechać, popływać, to po prostu ładuje z tej przyczepki i tutaj pływa na żaglach. Ogólnie zbiornik, tak jak patrzę teraz, to jest no, myślę, że większy, o wiele większy niż Mietków. Duża, długa zapora, no to tu gdzieś się zaczyna jeszcze dalej, ale nie sięga. Powiem wam, że nigdy się tak nie cieszyłem, że mogę blachary wyczyścić. Nudzisz się, świeżak? To platery wyczyść. Tutaj przyszedłem po prostu, bo nie mamy ani zlewu, ani nic. O, tu sobie odkładam czyste. Ogólnie po prostu jest przed sezonem, nikogo nie ma, ale zobaczcie, jakie warunki eleganckie. Zobaczcie, tu są prysznice. Czyściuteńkie. Tu macie raz, dwa, trzy, cztery. I to jest tylko część damska. Teraz jest tylko część damska po prostu otwarta, no bo jest przed sezonem. No to tak. Chciałbym obejść cały ten ośrodek. Właśnie znajdujemy się tutaj przy moim obozowisku. O, tak to wygląda. Teraz może przełączę kamerę. Zobaczcie, tak może od końca. Tutaj po schodkach w dół się schodzi, jak normalnie w jakimś kurorcie nadmorskim. Obejdziemy najpierw od strony plaży, przez recepcję, toalety, pole kempingowe. Na moje oko, tutaj jestem pierwszy raz, co prawda, ale powinno być bezpiecznie, zobaczcie. Tu jest przy brzegu policja. Zaraz przy samiuszkim brzegu, przy samiuszkiej plaży. Lody, piwo, piekarnia, cukiernia, napoje, artykuły przemysłowe, papierosy. Tu na pewno wszystko żyje, tętni życiem. Tam pewnie ognisko jest, palenisko, takie miejsce tutaj na rekreację, na integrację. Można tu przyjechać, kogoś poznać. Myślę, że klimat jest bardzo dobry do zawierania znajomości. No,
warunki bardzo, moim zdaniem, bardzo sprzyjające wypoczynkowi, turystyce, rekreacji. No ogólnie wyciszeniu się. Dużo zieleni, dużo trawy. A teraz jeszcze jest taki okres fajny, wczesna wiosna, eleganckie kolory, zielony, soczysty kolor. Skrzynki elektryczne. 6 gniazdek możecie podłączyć sobie pod jedno miejsce kempingowe. Tam są toalety numer 2. Nad tym jeziorem jest dużo imprez. Był taki festiwal kiedyś, Audio Lake. Nie wiem, czy on będzie kontynuowany ogólnie w tym roku. W ogóle, tak jak wiecie, jest cienko z takimi różnymi przedsięwzięciami muzycznymi. Bardzo pozytywne wrażenie, zwłaszcza, że w Głębinowie byłem na jednym kempingu, nie pozwolili zjechać na drugim kempingu, takim Paradise. To mnie pani w ogóle wyśmiała. Ale już tutaj znalazłem, dzięki Grzyszkowi, fajną miejscóweczkę ze świetną obsługą, świetnymi ludźmi. Młody sobie leży. Podłączenie do prądu, zobaczcie, tutaj mam jeden kontakt niezależny. No tu sąsiadkę jeszcze dosuszam na jutro, żeby tak nie capiła i miejscówka. Może dzisiaj jeszcze za mną to zrobię, żeby już mieć to z głowy. Na pewno pójdę gruntować, nie wiem, może mi się uda nagrać, że z żoną pójdziemy i będziemy mierzyć po prostu czas. Może jakiś dołek uda nam się wychwycić. Zobaczycie, jak to można prosto wziąć i zrobić. Wezmę kijki, odmierzę odległość od 55 do 25, myślę. Po pomierzeniu odliczamy czasy i zobaczymy, może jakiś głęboczek od razu będzie, to się skróci lub wydłuży. Słuchajcie, teraz będziemy gruntować łowisko. Postanowiłem, wybrałem, tu potem nagram to stanowisko całe, może jutro dopiero. Szedłem z moją żoną wygruntować to stanowisko, czyli tak, o, będę rzucał takim odważnikiem, 30 gram ma. Teraz tak, jak ja będę mówił start, czyli będę wyznaczał moment uderzenia odważnika o wodę, moja żona będzie włączać stopy, będziemy mierzyć, jak długo spada na dno. W ten sposób co 5 metrów będę się cofał. I w ten sposób znajdziemy może jakiś głęboczek. A jeżeli dno schodzi równomiernie, no to po prostu wybiorę sobie jakąś odpowiednią dla mnie głębokość i na niej będę łowił. Mam nadzieję, że po prostu jakiś dołek znajdę. Zaczynam od 55 metra. 55 metr mam teraz ustawiony i będę mierzył czas spadania 30-gramowej łezki z krętlikiem. W jeden ten sam punkt będę rzucał. 3 próby. Czas uśredniony będzie i tak będę się cofał od 55 tam do 30 metra, przypuśćmy. Potem zrobię ujęcie, jak to wygląda. Tuż przy slipie siedzimy, łowimy. Ten slip mi będzie tak naprawdę pomagał, bo będzie trochę podburzał zanętę. Start. Stop. Okej. Okay. Teraz mniej więcej na środku. Start. Stop. Płycizna. Zobaczymy bliżej zapory jeszcze. Ale widać, że tu jakby z tego slipu tu głęboczek był, wiesz, żeby zaslipować każdą łódkę, jakąś większą nawet, nie? Już mi się wydaje, że przy tym slipie będziemy po prostu łapać. Dobra, jeszcze dla zasady, najbardziej skrajny w lewo. Start. Stop. Nie no, płycizna. Dobra, czyli patrzymy już tylko, cofamy się metrowo. Powiem wam, to nie jest zawsze tak, że musicie znaleźć najgłębsze miejsce, tylko po prostu miejsce, gdzie jest znacznie głębiej. Tutaj widzicie, może to widać na filmie, może nie, ale odważnik zaraz spada. Od razu spada na dno. Im bardziej w lewo, im bardziej w prawo. Tu jest, słuchajcie, slip. Tu jest po prostu slip i tu widać, że to jest pogłębione przez człowieka. Dobra, cofniemy się o 10 metrów. O 10 metrów. Jak będzie krócej, to już nie będziemy dalej gruntować. Dobra, skróciłem o 10 metrów. Rzucamy przy slipie na 45 teraz. Także. Zaraz tylko zrobię zanętę i rano na ryby. Zobaczcie, przybyłem na łowisko. Jest godzina 6:10. Tak wygląda łowisko.
Słuchajcie, tak żeby było szybko, krótko i treściwie na temat Zanęty. Dzisiaj Zanęta to będzie osobno, Zanęta Marcela oddzielnie z gliną wędkarską wiążącą, Marę to niebieską, także często ją widzicie na moich filmach. To wszystko będzie oddzielnie zmieszane, do tego mam ćwiartkę miksa, pinki z białym. Zaraz rozstawiam stanowisko, odmierzam odległość, robię zestaw i zaczynam łowić. Dobra, zobaczymy, czy na siedząco da się rzucić ten 55 metr. Jeżeli tak, to zaczynamy nęcenie, jak nie, no to ze pozycji stojącej. Da się. Ale nie jest fajnie głęboko. Dziesiąty piąty metr pod wiatr. Diplomat 390, kołowrotek, map, karptek, plecionka 008. Koszyczek Browning, dystansowy 50. Złożyłem drugiego kija. Na mniejszy dystans nastawiłem na 30 metr. Dystans, jaki zrobiłem, to jest karabinczyk z koralikiem. Potem jest koralik, który powoduje to, że żyłka się nie grzeje. Stoper, szybko złączka Mikado, bo te z Chin to po prostu się same wypinają. Ogólny czas tutaj na jakieś spostrzeżenia. Po tych paru godzinach jest godzina 10, łowię od 6 i nie miałem ani jednego brania, ani drgnięcia, ani wyssania robaków, ani nic. Po prostu jakby nie było ryby, martwa woda. Jestem tu pierwszy raz, może nie wiem, może to jest jakaś picizna. Chociaż łowię tuż przy początku zapory i myślę, że tu są jednak głębsze miejsca. Więc może pokażę coś, taki przerywnik zrobimy i pokażę coś niecoś, jeżeli chodzi o moje łowienie. Taka zamęta, tutaj o, jest sama glina. Tu jest ten dodatek Match Pro TTX gruby. To jest smaków grudziany. No i tu jest Zanęta, ta Marcela. Także tak to wygląda, jeżeli chodzi o moje łowienie. I sobie to miksuję, takie robaki. Także taka sytuacja. Jakby w Szwajcarii i coś tu nie jest, słuchajcie. Fajnie, a tu zobaczcie jeszcze taki patent. Słuchajcie, chciałem wam pokazać. To są szczytówki Browlinga, oryginalne. To akurat to jest 3,0 mm i to jest 0,75 OZ. Jest taka kolorystyka na przemian, żółte i czerwone. I słuchajcie, ta szczytówka u Zbyszka kosztuje 40 zł i pasuje do Diplomata 3,60 do 90 gram wyrzutu. Taki tuning. Ja to chyba o tym kiedyś wspominałem. No to główna nie złapie. Ale idzie bokami. Idzie bokami, nie? Silne, coś silnego. Szkoda, że nie mam mikrofonu pod ręką. O, widzę go. Jest. Złote tu takie leszcze, zobacz. Na 30 metrze krótsza linia, nie trzeba daleko rzucać. Okazuje się, może okaże się nawet, że udało mi się zmęcić rybkę. Zobaczymy. Taki leszek. Taki klimacik się teraz zrobił tutaj, czyli skutery, żaglówki, motorówki. No wiadomo, jest sobota dzisiaj, więc może dlatego ludzie na wypoczynek przejechali, pojeździć sobie, popływać na motorówkach, na skuterach. Więc no, od tamtego lesza nie było brania. Może teraz nagram krótkie podsumowanie. Tak więc, jak wspominałem, zrobiła się plaża, zrobił się wypoczynek, więc widać, tutaj się wędkuje tylko z samego rana, gdzieś do 12 wieczorem lub nocy. Ogólnie z samego wyjazdu, z całego tego ośrodka, który no po prostu, może to przez to, że pierwszy raz, ale ogólnie mnie zachwycił.
fajnie, wszystko przygotowane, gruntownie, remonty jeszcze w trakcie niektóre, jeżeli chodzi o zaplecze gdzieś administracyjne, czyste sanitariaty, ogólnie czysto, nieduże śmieci jak w ogóle, na pierwsze oko bezpiecznie, tutaj wędkarsko też nie mam zastrzeżeń, fajna wysoka woda dzisiaj jest, znalazłem tutaj na 50, na 60 metrze taki dołek, no sukcesywnie w niego rzucałem, dorzucałem i karmiłem, tam próbowałem coś tam zanęcić, ale niestety tam mi rybka nie weszła, wziął jeden, nie wiem, chyba z przypadku, może taki na otarcie łeź, złoty leszcz, jeszcze do tego zrobił mi przykusa i wypadł mi z rąk, ale no był przynajmniej waleczny, także zadowolony jestem, widok na góry, czego chcieć więcej, słuchajcie, mega przygoda, polecam wszystkim ośrodek tutaj w Skorochowie, pewnie to jest jedyny taki duży, jest do wyboru, do koloru opcji, kemping, czy namiot, czy domki, czy apartamenty, jest slip, jest plaża, no jest wszystko, czego potrzeba do letniego wypoczynku, przyjeżdżajcie tak jak ja ze swoimi kobietami, żonami, dziewczynami, kochankami, matkami, siostrami, babciami, ciotkami i tak dalej, także to jest pozytywny motyw, jeżeli chodzi o wypoczynek rodziny. Taki właśnie zakątek nad Jeziorem Nyskim, także jak się podobało, tutaj suba daj takiego, który jest poniżej tego filmu, czerwony przycisk, bądź na bieżąco z moimi filmami, z wrocławskim Federem. I co więcej mogę powiedzieć? No chyba to, co zawsze na koniec, czyli Feder Fanatics, tylko czyste wędkarstwo, trzymajcie się, hej!